Witam Państwa, Mikołaj Dowejko, redakcja goniec.pl, a to kolejna analiza, tym razem o problemach gospodarczych w obwodzie kaliningradzkim wynikających z sankcji nałożonych na Rosję po rozpoczęciu jej inwazji na Ukrainę. Jak informuje Wirtualna Polska, na region spada nowa wojenna plaga. Wszystko przez żebracze zarobki. Klienci nie chcą płacić wysokich cen za importowane słodycze, kawę, alkohole, kiełbasy i sery. Zrozpaczeni handlowcy planują zakończyć samoobsługę i wprowadzić sprzedaż z zamykanych lat. Oleg Ponomarew, współwłaściciel sieci handlowych Rodzina i Spar w Kaliningradzie, poinformował, że w jego sklepach zostaną zatrudnieni dodatkowi ochroniarze oraz zainstalowane systemy monitoringu. Od marca kierowane przez niego sieci notują notoryczne straty z powodu plagi kradzieży. Początkowo nie mogliśmy się zorientować, czy straty rosną z powodu personelu, czy z powodu klientów, ale z pewnością w miarę pogarszania się gospodarki stanie się to coraz większym problemem, powiedział przedsiębiorca. W tym samym materiale wypowiada się anonimowo zdenerwowany kierownik hipermarketu w Kaliningradzie. Ludzie kradną wszystko i to coraz więcej. W związku z tym ma być zrealizowany pomysł zamkniętych lat, o którym już wspominałem wcześniej, właśnie na takie produkty jak na przykład cukierki, kiełbasa i wódka, ale przede wszystkim na produkty importowane z zagranicy. Rosnące ceny, wzrost bezrobocia i żebracze zarobki to najczęstsze powody, dla których ludzie sięgają po kradzież. W naszym regionie narasta poczucie beznadziejności i zaczęło się kombinowanie, pisze na Telegramie autor popularnego bloga Bursztynowy Kaliningrad. Pan Jerzy, czyli przedsiębiorca, który zajmował się handlem pomiędzy Polską a obwodem kaliningradzkim, mówił dla Wirtualnej Polski. Słusznie komentuje się, że jest to związane z wojną i sankcjami. W marcu rubel stracił na wartości, a ceny sklepowe zaczęły rosnąć w zawrotnym tempie. Sam tego doświadczyłem. Chciałem wyremontować mieszkanie w Kaliningradzie, ale jak zobaczyłem ceny w markecie budowlanym, to wyszedłem z pustym koszykiem. Silikon łazienkowy i wiaderko gładzi szpachlowej kosztowały kilka razy więcej niż w Polsce. Dodaję, kradzieże z biedy. Tego nie było w Kaliningradzie od jakichś 20 lat. Sądzę, że część mieszkańców uznała, że skoro władza i polityka wpędziła ich w problemy, to można czasem nie zapłacić i będzie to usprawiedliwione. Już oficjalnie odnotowano wzrost bezrobocia w obwodzie kaliningradzkim. 18 dużych pracodawców regionu poinformowało o ryzyku zwolnień grupowych. Również z powodu sankcji gospodarczych holding Avtotor, czyli firma, która montowała takie auta jak BMW, Kia i Hyundai, wysłał kilka tysięcy pracowników na urlop. 300 hektarów ziemi, na której miały powstać nowe hale produkcyjne, zaorano. Po co? Po to, żeby pracownicy mogli tam sadzić najbardziej potrzebne w domu warzywa. Podobne działania przedsięwzięło miasteczko Gusiew. Również w obwodzie kaliningradzkim część publicznych terenów przeznaczono na działki pod uprawę najpotrzebniejszych w domowej kuchni warzyw i działki te urzędnicy przydzielają Rosjanom, którzy popadli w tarapaty finansowe. Podsumowując, mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego widzą już na co dzień problemy, które wynikają z rozpoczęcia przez ich władze inwazji na Ukrainę. Obwód kaliningradzki dzięki umowie o małym ruchu granicznym miał ułatwiony handel na przykład z Polską i teraz również tam dotarła bieda z powodu sankcji nałożonych na Rosję. Dziękuję Państwu bardzo. To była analiza. Koniecznie dajcie Państwo znać, co sądzicie o tej sytuacji i co może z niej wyniknąć w przyszłości. Czy Kaliningrad znajdzie rozwiązanie na zaistniałą sytuację, a może zajdą tam zmiany polityczne, których nikt się jeszcze dzisiaj nie spodziewa. Zachęcam Państwa do obserwowania i subskrybowania kanałów Gońca, a także polubień naszych materiałów.